rotowy, czyli ogień pojedynczy, rota to jest zespół dwóch, trzech strzelców, w tym wypadku po dwóch. I kolejno żołnierz z każdej roty wystrzeliwuje z kierunku nadanego przez dowódcę ogień. Dystanse, jak powiedziałem, są bardzo krótkie i pokazowe. Żeby uzyskać większą gęstość ognia i ciągłość, przechodzimy szeregi przez siebie. Tak zwany kontrakt. Jak widzicie Państwo, po rozrzucie przybitki ten dystans wynosi do 5 metrów. I proszę bardzo uważać, zwłaszcza tam na skraju, gdzie są strzelcy, żeby się dzieci nie zbliżały. Albowiem przybitka jeszcze może się palić. Ładowanie broni przodowej nie jest takie proste jak na filmach dzisiaj, kiedy żołnierz odciąga tylko zamek i strzela przez pół godziny, co nie jest oczywiście prawdą. Trwało około 20 do 30 sekund. Jak widzicie Państwo, ten czas jest już osiągany. Szereg przechodzi przez luki. Cel! Rotowy z prawego opal! Zasięg tej gwintowanej broni teoretycznie jest 1,5 km. Ogień skuteczny do 500-600 metrów. W ten sposób, jeżeli były 2-3 szeregi, powstrzymywano na dużą odległość przeciwnika. Broń, którą byli uzbrojeni żołnierze, to są karabiny i sztucery Lorenza produkcji austriackiej. Bardzo wygodne. Kilkuset żołnierzy można było tworzyć tak zwany karę. Ale w takiej grupce możemy najwyżej stworzyć takiego jeża, którego pewnie dzisiaj dowódca zarządzi. Normalnie ogień karalierski był pojedynczy, jego szybkość była uzależniona od nerwu, wyszkolenia, sprawności każdego strzelca. Wśród nas są dziś też debiutanci, także proszę się nie przejmować. Każdego z nas to coś spotykało pierwszy raz. Cel! Salwą! Pal! No, wrażenie ognia kilku takich karabinów, myślę, że dzięki układowi tutaj w budynku jest jednoznaczne. Rotowy od prawego pal. Paluj. No, dym prochowy z czarnego prochu, no jest jaki jest. Tak miało być. Innego nie znano, był chyba jeszcze bardziej dym niż w tej chwili, że po kilku salwach ogień zasnuwał całe szeregi. Stąd w XIX wieku długo używano kolorowych mundurów, żeby w oparach tego dymu łatwo było rozpoznać formację. Kolejnym ogniem. Uwaga! Jest! Żołnierze zwracają się plecami. Ojej, biedna moja dusza. Już widzę, że kto do mnie będzie celował. Dobra. Cel. Do góry strzelamy. Od prawego pal. Kolumnę bojową formujcie. Państwo widzą, że ogień jest trochę przeciwlotniczy, ale gdyby żołnierze strzelali po okręgu tutaj do nas wszystkich, no to Państwo tam pod drzewami bylibyście lekko speszeni. Co najmniej. A jakby tak turystem to zapomniał, to by zapamiętał muzeum na dłużej, to była. No my byśmy już nie występowali, na telewizji tak, a w polu już nie. Prokurator pewnie by wiedział, co z tym zrobić. To była próbka. Kiedy jest mała formacja, zaskoczona przez kozaków bądź dragonów rosyjskich, zbijają się plecami do siebie. Jeżeli posiadają w szeregach jakichś kosynierów, kosynierzy w pierwszym rzędzie klękają, żeby ciąć kos. Gotowy od prawego pal! I z powrotem walka ogniowa.
żołnierz miał przy sobie około 40 do 60 ładunków, to z reguły wystarczało na... Pozostałe zapasy wożono w taborach, jeżeli takowe w oddziale były. No, walka partyzancka to do siebie, że nie toczono tych walk stale. Więc formacja nagle stworzona, nagle się rozsypywała. Żuławi stanowili w okresie swojego największego rozwoju formację liczącą dwie kompanie po 200 strzelców, razem 400 ludzi. Była to jednak... Była to jednak najlepiej uzbrojona formacja, jednolicie umundurowana i dobrana osobiście przez dowódcę. Karność tego oddziału była bardzo duża. Za największe przewinienie karano surowo, do kary śmierci przez rozstrzelanie włącznie. Salwą! Wal! Tu widzicie charakterystyczne, szerokie, jataganowe bagnety, charakterystyczne dla karabinu sierżantów broni brytyjskiej, karabinu strzelców francuskiego, jak również dla sztucerów Lorenza w armii austriackiej. No, zamki są wliwe, więc są pewne problemy. Mamy również, jak widzicie, dłuższe takie trzy karabiny, jedna trójka. No i poszli w siną dali, tyle ich widzieli. Oczywiście chodziło o to, żeby się oderwać od przeciwnika. No niestety trochę Wicia Powstańczego jest o wiele bardziej szara, bura. Marsze i to przeważnie nocne, w dzień ukrywanie się po lasach. Hrabia Wojciech Komorowski, który walczył pod Gruchowiskami do ulica drugiej kompanii, pozostawił po sobie rewolwer Colt Navy, wierząc w zbiorach naszego dowódcy, kapitana Roberta Osińskiego. Trzon zespołu stanowią uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Technicznych Informatycznych w Wózku Zdroju, wspomagani przez absolwentów, pracowników naukowych warszawskich, uczelni nawet, studentów z Warszawy, Częstochowy i Łodzi. Przed wami raptem połówka tego oddziału, ponieważ nie wszyscy zawsze mogą przybyć, jest ciągle rok szkolny, no ale jakoś się tam sprężyli, ale ci dopiero zaczynają. To jest pewna tradycja przekazywania broni przez starszego brata w ręce młodszego, butów. Przedział wieku od 16 do 70 lat. Także obejmujemy swoim działaniem życiem sporą część historii tego kraju. To byłoby tyle. Jeżeli komendant chciałby przemówić, zapraszam gorąco. Do was mówił sierżant szef Robert Matusik.